Chwała Jezusowi Chrystusowi. On jest Panem. Wszelka chwała jest dla Niego. Kochani, prowadzę misję już długie lata, około 12 lat, misje chrześcijańskie, i chcę wywyższać wszędzie tylko jedną osobę, czyli Jezusa Chrystusa, który żył, umarł i zmartwychwstał, który jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Więc wszystko niech będzie ku wywyższeniu Jezusa Chrystusa i przede wszystkim Słowa Bożego, które jest duchem i życiem. Podzielę się słowem dzisiaj, którym dzieliłem się na pierwszym nabożeństwie. Dotyczy głębokiego zaufania do Boga. Wiemy, że Bóg jest żywy. On jest nawet bardziej realny niż wszystko, co widzą oczy fizyczne, ponieważ świat fizyczny powstał ze świata duchowego. Bóg rzekł, niech się stanie światłość, i stała się światłość. Wszystko zaczęło powstawać w wersji fizycznej pod wpływem Słowa Bożego wypowiedzianego przez Boga. I teraz Pismo Święte od pierwszej do ostatniej strony inspiruje nas do bardzo głębokiego zaufania do Boga w głębi naszego serca. Razem się modlimy, razem się spotykamy, ale wykonawcami Słowa Bożego jesteśmy już indywidualnie. Gdy zderzamy się ze światem niewierzącym, który nas zmusza każdego dnia do, przede wszystkim pragnąłby nas zmuszać do grzechu, do oziębłości, do letniości serca, to właśnie tam powinniśmy pokazać potężną wiarę. Gdy na nabożeństwach studiujemy Pismo Święte, gdy się wspólnie modlimy, to budujemy się w Chrystusie. I teraz Bóg mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. On pragnie, abyśmy niewierzącemu światu zanieśli Ewangelię, która jest mocą Boga ku zbawieniu. Więc wiara już jest indywidualnie w sercu każdego człowieka. Posłużę się dzisiaj historią starotestamentową króla Hiskiasza, który przeżywał niesamowite właśnie trudności wiary. I ukaże w świetle Słowa Bożego, jaki to ma przekaz na dzisiejsze czasy dla nas. Król Hiskiasz panował w latach 722-699 przed naszą erą, przed Chrystusem. I wtedy była taka potęga militarna, którą była Asyria. Była to armia niezwykle potężna, z którą nikt nie miał po ludzku szans. Byli to ludzie bezwzględni, którzy kradli, zażynali i wytracali. W tamtych czasach wojny wyglądały strasznie, ludzie byli torturowani, brano ich do niewoli. Jak najeżdżała obca armia, to było to tak przerażające, że naprawdę podejrzewam, że wielu ludzi to po prostu ze strachu nie dawało sobie rady ze sobą. I kochani, Hiskiasz, król Judy, przeciwstawił się Asyrii, ufając Bogu. Po ludzku nie miał żadnych szans. Tak jakby mrówka powiedziała do słonia, nie będę ci służył. Wyobraźcie sobie dzisiaj jakieś małe państewko, które największe mocarstwo świata chce na przykład najechać. I to małe państewko się przeciwstawia. To jest oczywiste, że po ludzku to jest chwila, to jest kilka dni i po prostu jest tylko popiół. Ale Hiskiasz ufał Bogu i w nim szukał schronienia. Hiskiasz znał historię poprzedników i wiedział, co słowo mówi o wielkich czynach Boga dla tych, którzy mu ufają. Więc, kochani, w Asyrii aż się zagotowało, jak ktoś taki śmiał nam odmówić. No i postanowiono, zebrano wszystkie siły i postanowiono najechać Jerozolimę, zmiażdżyć, zniszczyć, zabić, skrzywdzić i w ogóle wszystko, co najgorsze. Druga Księga Kronik 32:1 mówi. W ogóle ta historia, zaznaczę, Hiskiasza jest w różnych miejscach w Piśmie Świętym. I żeby w całości ją jakby wydobyć, to trzeba zebrać z kilku ksiąg. Ona jest porozrzucana. Ja myślę, że będę czytał te fragmenty. Może nie musicie szukać, bo to trochę zejdzie. Natomiast wystarczy, myślę, że się wsłuchać. Ja zebrałem te wersety. Druga Księga Kronik 32:1 mówi. Po tych wydarzeniach i dowodach wierności wyruszył Sanheryb, król asyryjski, i wkroczył do Judy, rozłożył się obozem pod warownymi miastami i postanowił zdobyć je dla siebie. Czyli wyobraźcie sobie realność tej sytuacji.
To nie jest jakaś historyjka religijna, tylko to jest realność. Te historie Pisma Świętego są prawdziwe. Wyobraźcie sobie, że jesteście teraz mieszkańcami Judy, ufacie Bogu, tak? Ale za chwilę ma wkroczyć jakaś straszna siła, która was nienawidzi i chce was wszystkich część zabić, a część wziąć do niewoli. Przerażająca sytuacja. Postawmy się teraz właśnie, jakbyśmy byli w Jerozolimie w tych czasach. Widzimy tutaj bardzo trudną sytuację Hiskiasza, ale Biblia mówi, w ogóle w czasach Hiskiasza, Hiskiasz miał relacje z jednym z największych proroków biblijnych, z Izajaszem. I Izajasz mówił, to jest w Izajasza 50:10, kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. A piąta księga Mojżeszowa 21 mówi, gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się ich. Wow, potężne słowo. Gdyż z tobą jest Pan Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Niesamowite, czyli Bóg nas uczy w swoim słowie, żebyśmy nie porównywali naszych sił z siłami wroga. My żyjemy w czasach, w których niestety wystarczy nie włączyć internet, telewizję, cokolwiek i widzimy, jak straszne tragedie dzieją się na ziemi, jak szatan zbiera swoje żniwo, ile ludzi popełnia samobójstwo, ile jest aborcji, miliard ludzi głoduje na ziemi, dzieją się katastrofalne rzeczy, niewolnictwo, w Indiach jest niewolnicza praca dzieci, wykorzystywanie seksualne dzieci, na przykład w Tajlandii. No jest gigantyczny ucisk na tej ziemi. Może w krajach dobrobytu to tak tego nie czuć, ale gdy spojrzymy globalnie, jest przerażająca sytuacja. Natomiast Ewangelia jest mocą Boga ku zbawieniu każdego, kto uwierzy. Bo Jezus powiedział, idźcie i głoście Ewangelię na krańce ziemi, każdemu. Ja będę z wami, ja będę waszym pasterzem, niczego wam nie braknie. Nigdy was nie zostawię, nigdy was nie opuszczę. Bóg ma rozwiązanie dla każdego człowieka. Pokazał to, gdy na przykład prowadził naród izraelski przez pustynię. Nie wiadomo, tam szacuje się, że mogło być 3,5 miliona ludzi na przykład. Było 600 tysięcy mężczyzn plus kobiety i dzieci. Różnie to szacują. Powiedzmy, że 3,5 miliona ludzi przez 40 lat chodziło po pustyni. Pustynia jest symbolem braków. Braku jedzenia, braku możliwości życia, braku wody, braku schronienia przed wrogami, węże, skorpiony. Dla Boga nie był to problem. On pokazał, gdy ja jestem z tobą, nieważne co po ludzku twoje oczy widzą, ja jestem ponad wszystkim, co fizyczne. Czyli Bóg nam daje możliwość, bardzo solidny fundament, aby mu ufać. I teraz zobaczmy, wracamy do tej historii. Armia asyryjska zmierza i co robi po drodze? Miażdży wszystkie królestwa, jakie są po drodze. Zanim dochodzi do Jerozolimy, 46 miast zrównała z ziemią. Czyli udowadnia, że nikt nie ma z nimi szans. Nikt. To jest siła nie do zatrzymania. A co robi Hiskiasz? Druga Kronik 2:18-5. Na Panu Bogu Izraela polegał. Czyli widzimy cały czas, że Hiskiasz, mimo że wie o tym, że krew się przelewa, że ludzie giną, że królestwa padają, że Asyria robi dokładnie to, co chce, nadal ufa Bogu. Czyli władca małego państwa przeciwstawia się gigantowi. Biblia mówi w Psalmie 23, który myślę, że wszyscy znają, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. On jest pasterzem, on jest błogosławieństwem na każdej naszej drodze. I teraz, kochani, dochodzimy do tragicznego zwrotu sytuacji. Dzieje się coś, czego Bóg absolutnie nigdy nie chciał i dzieje się zwrot sytuacji przede wszystkim w sercu Hiskiasza. Gdy już Asyria jest bardzo blisko, nagle załamuje się jego wiara i ludzki rozum bierze górę nad wiarą. I Hiskiasz zaczyna rozważać, ma pod opieką ludzi, dzieci, po prostu cały naród, a za chwilę ktoś wejdzie i wszystkich zamorduje. Hiskiasz robi najgorszą rzecz z możliwych, przestaje ufać Bogu i zaczyna podejmować ludzkie decyzje. Czyli strach, ludzka mądrość napełnia jego serce.
To jest dramatyczna sytuacja. A Biblia nam mówi, kochani, w Rzymian 12:2, ale nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre i miłe i doskonałe. Gdy trudne sytuacje w naszym życiu się dzieją, bardzo często przestajemy ufać Bogu. Nawet jak śmierć zagląda w oczy bardzo często. Gdy, nie wiem, bankructwo, choroba, przeróżne rzeczy można wymieniać. Nasza często wiara ludzi zaczyna się załamywać. I ludzie desperacko szukają pomocy w świecie, a często ta pomoc nigdy nie nadchodzi. Nawet nie wiem, czy macie świadomość, czy badacie te statystyki, jak dużo dzieci w dzisiejszych czasach umiera. Biblia mówi, Bóg nie rodzi dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć. Tak jest napisane w Słowie. Na pewno Bóg ma niebiański plan dla życia każdego dziecka. I no jest bardzo dużo zła. A teraz Bóg pragnie, mówi, zaufaj mi z całego swojego serca, nie polegaj na własnym rozumie, pamiętaj o mnie na każdej drodze, a ja prostować będę ścieżki twoje. Bóg nas inspiruje w Słowie, żeby bez względu na okoliczności wywyższyć go, żeby Słowo Boże z Pisma Świętego stało się najwyższym autorytetem w naszym życiu. My musimy, kochani, pracować, musimy się uczyć, musimy prowadzić rodziny, prowadzić życie. I nie można tego zaniedbywać. Ale Biblia pokazuje, że to są rzeczy ważne, ale drugorzędne. Pierwszorzędne jest Słowo Boga i po prostu życie z Nim. Biblia mówi, jeśli przede wszystkim będziesz szukał Królestwa Bożego, wszystko inne będzie ci dodane. Czyli nie zaniedbujemy obowiązków nigdy, ale one musimy mieć świadomość, są drugorzędne. Na przykład kiedyś Pan Jezus powiedział do apostołów, którzy mieli rodziny swoje, chodźcie za mną. Oni porzucili pracę, porzucili, można po ludzku powiedzieć, rodziny, tak? I poszli za mistrzem, ale Bóg wszystko kontrolował i błogosławił. Wiecie, czasami to, co ludzkie, wydaje się takie nielogiczne. Jak można Bogu ufać? Tutaj zmierza armia, która wszystkich ma zaraz zabić, wszyscy padli, 46 miast już padło, a ja mam zaufać Bogu, którego nie widać oczami fizycznymi? Co on zrobi? Przecież nas zaraz zabiją. To jest ludzka mądrość. I teraz, czy w takiej sytuacji, czy w ogóle w jakiejś trudnej sytuacji swojej życiowej, albo w codziennym życiu, potrafisz wywyższyć Boga, którego nie widać oczami, ponad wszystko, co widzisz? Czy potrafisz uwielbić Chrystusa i żyć Słowem Boga, mimo że na przykład wszyscy wokół mówią, że jesteś nienormalny, że jesteś nawiedzony, że jak można tak głęboko ufać Bogu? Ludzie zaczynają cię prześladować. I pytanie, czy uwielbisz Chrystusa ponad wszystko, co niewierzący świat nam narzuca? Kochani, Hiskiasz podejmuje dramatyczną decyzję i bierze sprawy w swoje ręce. Pada na kolana przed królem asyryjskim, jeszcze nie osobiście, ale już wysyła mu informację straszną. Druga Królewska 18:14. Wtedy król judzki, Hiskiasz, wysłał do króla asyryjskiego, do Lakisz, takie oświadczenie. Zgrzeszyłem, lecz odstąp ode mnie, a ja przyjmę na siebie wszystko, co na mnie nałożysz. I nałożył król asyryjski na Hiskiasza, króla judzkiego, haracz w wysokości 300 talentów srebra i 30 talentów złota. Oddał więc Hiskiasz całe srebro znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego. W tymto czasie kazał Hiskiasz, to jest bardzo ważne, kochani, zdjąć obicia z drzwi przybytku Pana i ze słupów, które król judzki Hiskiasz pokrył złotem i posłał to królowi asyryjskiemu. To jest cena za ustępstwa, zniszczenie świątyni Pana. Bóg przebywał w tej świątyni. On zerwał złoto, on oddał to złoto wrogom, żeby ratować życie. Biblia mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Chrześcijaństwo nie kończy się na uwierzeniu w Jezusa, ale zaczyna. Uwierzenie w Jezusa to jest początek naszej wiary. Biblia mówi, nikt nie może innego fundamentu położyć, oprócz tego, którym jest Jezus Chrystus. I teraz na fundamencie Chrystusa Bóg pragnie, aby budować ze złota, srebra i drogich kamieni. Czyli musimy budować się w bardzo głęboką relację z Jezusem,
w uwielbienie Go, rozkochać się w Nim bardziej niż we wszystkim innym. Rozkochać się nawet bardziej niż we własnej rodzinie, którą trzeba kochać całym sercem, niż w pieniądzach, które posiadasz, nawet umiłować Jezusa bardziej niż swoje własne życie. To jest budowanie ze złota na fundamencie Chrystusa. Kochani, cena za ustępstwa, zniszczenie świątyni Pana. Jeżeli idziemy na ustępstwa z grzechem, ze złem, to ono nas zawsze ograbi ze wszystkiego, co po prostu jest najcenniejsze w naszym życiu. Nigdy, kochani, bez względu na okoliczności, nie możemy iść na kompromis z grzechem i złem. Chrystus zmiażdżył szatana, zmiażdżył głowę węża na krzyżu Golgoty. Pan Jezus zmartwychwstał, wylał Ducha Bożego. On mówi, nigdy się niczego nie bój, nie lękaj się. Ja cię nigdy nie zostawię, nigdy cię nie opuszczę. Będę z tobą wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Naszą odpowiedzialnością jest, kochani, trzymać się Boga bez względu na wszystko. Uwielbiać Go, kochać Go całym swoim sercem. Hiskiasz, pełen lęku i przerażenia, zaczął podejmować złe decyzje. Myślał, że przez te ustępstwa uratuje swój lud. Ale wiecie, niestety ustępstwa nigdy nikogo nie ratują. Mogą najwyżej na jakiś czas kogoś oszukać. I teraz, co robi król asyryjski? Mimo, że dostał złoto, przyjął błagalne przeprosiny od Hiskiasza, Druga Królewska 18:17 mówi: mimo to król asyryjski wysłał z Lakisz przeciwko królowi Hiskiaszowi Tartana i Robs Sarisa i Rabszakę z potężną armią do Jeruzalemu. Mimo wszystko, że przyjął te skarby, postanowił i tak wszystkich zabije. Nieważne, że to dostałem, idę teraz was wszystkich zmiażdżyć. Kochani, jeżeli pójdziemy na w kompromis ze złem, to wcale nam to nie gwarantuje, absolutnie, że to zło będzie nas błogosławić. Często ludzie zadają pytania, gdyby na przykład bojówkarze islamscy powiedzieli ci, że jak się wyprzesz Chrystusa, to ci darują życie, czy byś się wyparł? Wiecie, ja nie zaufałbym im, bo mógłbym się wyprzeć Chrystusa, a oni by powiedzieli, tak cię zabijemy. Wolałbym zaufać Bogu w takiej sytuacji, że skoro masz moc, jesteś w stanie mnie uratować. A jeśli mam umrzeć jako męczennik, z chwałą dla Ciebie. Wiecie, ja tu nie chcę się przechwalać, bo to nie o to chodzi, ale miałem dużo sytuacji w życiu, gdzie miałem bezpośrednie zagrożenie życia ze względu na głoszenie słowa. I wiem, że Duch Święty bardzo silnie wspiera w tych sytuacjach. Kiedyś miałem wiertarkę do gardła przystawioną. Facet mi rozkazywał, żebym przestał głosić. I wiecie, byłem pod natchnieniem ducha, powiedziałem mu, że w żaden sposób nie przestanę głosić. On z 5 minut mi groził tą wiertarką, w końcu wściekły odszedł. I to nie jest chwała dla mnie, tylko chwała... Ja zaufałem Bogu, a Bóg dał mi siłę, dał mi odwagę i ochronił, że nie doszło do tragedii. Wiele miałem sytuacji zagrożenia życia, kiedyś chciano mnie po prostu skrzywdzić, taki niebezpieczni ludzie, którzy na co dzień z bronią chodzą, grozili mi, że jak nie przestanę głosić Ewangelii, to mnie skrzywdzą. I wiecie, w ogóle się nie bałem. Oni mówili, że jak będę chodził po ulicy, żebym się dobrze za siebie oglądał, bo mi się krzywda stanie. Mówię to przed Bogiem, nie chcę tutaj koloryzować ani kłamać, ale w ogóle nie miałem strachu w sercu. Wiedziałem, że Bóg mnie prowadzi, że Biblia mówi, mam armię aniołów wokół siebie, nie będę się bał. I to jest siła Boga, to jest tylko łaska Jezusa Chrystusa. I wiecie, straszyli mnie, straszyli i na pogróżkach się tylko skończyło. No ale niektórzy mogą w takiej sytuacji się wycofać. Jednak wiem, że te dramatyczne sytuacje wcale nie są tak dramatyczne, gdy stoimy ramię w ramię z Jezusem. Byłem na przykład w Nigerii na misji, gdzie mordują chrześcijan, gdzie jest bardzo niebezpiecznie. Mordują też rabunkowo albo islamiści. Jest bardzo dużo zgonów chrześcijan. Jechałem tam z Duchem Świętym, więc nie będę się lękał, skoro Biblia mówi 366 razy nigdy się niczego nie bój. Czyli widzimy tak, Hiskiasz podejmuje dramatyczne decyzje i idzie na ustępstwa, a mimo wszystko Asyria postanawia go zabić.
I teraz, kochani, dochodzimy tutaj do kolejnego niesamowitego zwrotu sytuacji. Hiskiasz, widząc reakcję Asyrii, szczerze odzyskuje wiarę. Przeprasza Boga, pokutuje ze swojego grzechu i wiecie, co robi Bóg? Wybacza mu wszystko. Mimo, że Hiskiasz zniszczył świątynię Pana, ale Bóg widzi prawdę w jego sercu, bo wiecie, ludzi można oszukać, Boga się nie oszuka. I Bóg widzi szczere serce i wybacza mu wszystko, a Hiskiasz z powrotem wraca do Boga i odzyskuje wiarę. Hiskiasz pod namaszczeniem ducha przemawia do ludu. Druga Kronik 32:7. Bądźcie odważni i dzielni, nie bójcie się ani się nie lękajcie króla asyryjskiego, ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on. Z nim jest ramię cielesne, z nami jest Pan nasz Bóg. On nam pomoże i stoczy za nas boje. Zobaczcie, jaką trzeba mieć potężną wiarę w takiej sytuacji, gdzie za chwilę ma wkroczyć ktoś, kto zniszczył już 46 miast i ma zniszczyć twoje miasto. W takiej sytuacji albo naprawdę to płynie z ducha, albo nie ma mowy już o niczym. I Hiskiasz pod namaszczeniem Boga daje ogromną taką pociechę dla ludu i przemawia i buduje ich w wierze. I na tym się kończy już rola człowieka. Bóg pragnął tego, aby Hiskiasz po prostu w swoim sercu to osiągnął. Głęboką wiarę, gdy śmierć zagląda w oczy. I teraz, kochani, odpowiedź Boga. Odpowiedź Boga jest tak niezwykła, że żaden człowiek nie byłby w stanie czegoś takiego, kochani, nawet wymyślić. To, co zrobił Bóg. Czyli co zrobił Bóg? Jerozolima otoczona przez wroga, gigantyczna armia otacza Jerozolimę i już za 5:12, powiedzmy, za chwilę ma wejść. Odpowiedź Boga. I stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy ludzi. Następnego dnia w obozie wszyscy oni, same trupy, pomarli. Niewyobrażalna historia, kochani. Niewyobrażalna potęga żywego Boga. No, nikt by tego naprawdę nie wymyślił. Może by ktoś myślał, że może Bóg coś zrobi, że oni się jakoś zmienią zdanie, żeby ich nie niszczyć. Wychodzi anioł pański i 185 tysięcy żołnierzy zabija w jednej chwili. Hiskiasz i Jerozolima ocaleni, Pan uczynił to dla tego, kto mu ufał. Biblia mówi, Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Biblia nas inspiruje tymi historiami nie po to, żebyśmy je tylko znali, ale po to, żeby nasze serca płonęły w bardzo głębokim zaufaniu do Boga. Abyśmy byli bohaterami wiary i abyśmy niewierzącemu światu w mocy Boga nieśli Ewangelię, która jest mocą Boga ku zbawieniu. Podsumuję tą historię. Hiskiasz przeciwstawia się Asyrii, gdy zło jest bardzo blisko zło, traci wiarę i idzie na ustępstwa. Mimo ustępstw Asyria postanawia zniszczyć Jerozolimę. Hiskiasz wraca do Pana i Bóg daje zwycięstwo. Czyli widzicie, Bóg nas kocha, Bóg nas błogosławi, ale oczekuje jednego, wiary i zaufania. Ostatnia rzecz, którą powiem, warto też to zapamiętać, dotycząca wiary. Pismo Święte pokazuje nam trzy takie jakby stany serca, można nazwać trzy poziomy wiary. Zerowa wiara, którą zaprezentował apostoł Tomasz, który był z Jezusem 3,5 roku, widział cuda, słyszał najwspanialsze nauczania, obcował z mistrzem, obcował serce do serca. I Tomasz powiedział po tym, jak Jezus zmartwychwstał, ja nie uwierzę, dopóki nie włożę palca w miejsce gwoździ i do boku jego. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. To jest zerowa wiara, która musi zobaczyć, żeby uwierzyć. Gdy Pan Jezus się objawił, powiedział, uwierzyłeś, bo mnie zobaczyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I kochani, taka wiara Tomaszowa nie wyprodukuje żadnych duchowych błogosławieństw, bo to nie jest wiara. Ona musi widzieć, ona musi dotknąć. I według nauki Pana Jezusa
to nie jest żadna wiara. Małą wiarę zaprezentował apostoł Piotr w momencie, gdy Pan Jezus chodził po wodzie jak po betonie. Niewyobrażalny cud. Piotr powiedział: mistrzu, jeśli to ty jesteś, każ mi wyjść z łódki. Jezus powiedział: chodź. I Piotr wyszedł z łódki i szedł po wodzie. Ale gdy odwrócił wzrok od Pana Jezusa i skierował na falę, wow, to ludzki rozum wziął górę i przecież nie można chodzić po wodzie, tak? I co się stało? Nagle, gdy odwrócił wzrok od Pana Jezusa, strach napełnił jego serce i nagle woda, która go utrzymywała, straciła moc pod jego nogami. Niesamowity wpływ stanu serca na działanie mocy Boga. Pan Jezus wyciągnął rękę, wyciągnął go i powiedział: o małowierny, czemu zwątpiłeś? Mała wiara dobrze zaczyna, ale nigdy w Boży sposób nie skończy, bo się załamie. Wielką wiarę zaprezentował pewien setnik, którego sługa albo syn, różnie jest to w dwóch Ewangeliach opisane, był bardzo chory i Pan Jezus powiedział: pójdę go uzdrowię. A on powiedział: mistrzu, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie zdrowy. I Pan Jezus powiedział: tak wielkiej wiary w całym Izraelu nie widziałem. Wielka wiara, wszystko czego potrzebuje, to Słowo Boże. Wielka wiara bezgranicznie ufa w to, co jest przekazane nam w Piśmie Świętym. Bo na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Moje Słowo, Jezus powiedział, jest duchem i życiem. Kochani, wielka wiara to taka, która bezgranicznie ufa i wykonuje Słowo. Taka wiara ogląda potężne działanie Boga w swoim życiu. My nie otrzymujemy tych błogosławień z nieba, bo jesteśmy tacy dobrzy, bo na nie zasługujemy. To Pan Jezus na nie zasłużył na krzyżu, to On umarł za nasze grzechy. Ale jedynie, czego Bóg od nas pragnie, to bezgranicznie ufać. Więc kochani, chciałem zainspirować was, że Bóg jest bardziej realny niż wszystko, co widzą nasze oczy fizyczne. Ja dzięki łasce Boga wykonałem, no już nie zliczyłbym ile, ale bywało, że po 100 ewangelizacji rocznie się robiło. Usługiwałem w więzieniach, w szpitalach, w kościołach, na ulicach, w akademikach, wszędzie, gdziekolwiek Bóg otwierał drzwi. I wiem, że naprawdę Jezus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ewangelia łamie serca morderców, grzeszników, łamie serca zwykłych ludzi, którym się wydaje, że wszystko jest dobrze w ich życiu. Widziałem dużo cudów uzdrowieńczych. Moja córeczka była śmiertelnie chora, modliliśmy się i ponadnaturalnie została uzdrowiona. Także mam masę cudów. Więc kochani, zaufajmy bezgranicznie Jezusowi, który nie jest widzialny dla oczu fizycznych, ale gdy Mu zaufamy ponad wszystko, będziemy tak doświadczać Jego obecności, że będzie to bardziej realne niż to, co oczy fizyczne widzą. Chwała Bogu. Amen. Amen.